Teatr Śląski w Katowicach nowy sezon artystyczny zaczyna tak jak ostatnio Polacy rozmowy, czyli Węgla nie ma. To tytuł spektaklu w reżyserii Jacka Jabrzyka. Choć węgla, podobnie jak na składach, będzie w sztuce mało. Więcej będzie śląsko-zagłębiowskich stereotypów. Myśmy ten tytuł wymyślili, no prawie można powiedzieć, 3 lata temu i on miał być a propos naszego pomysłu na ten spektakl, którym była taka fantazja, co by było gdyby zniknęli Ślązacy lub Zagłębiacy, jak ci drudzy bez nich by się czuli, bez tej drugiej strony. I postanowiliśmy właśnie zatytułować ten spektakl prowokacyjnie takim stereotypem, który się jeszcze ciągle ze Śląskiem kojarzy. Główny bohater spektaklu to detektyw z Zagłębia, który dostaje zlecenie na odnalezienie Ślązaków, bo ci niespodziewanie zapadli się pod ziemię. My cały czas próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czym jest tożsamość Śląska, czym jest tożsamość Zagłębia i skąd te waśnie, dlaczego one powstają. No i potem myślę, że to się rozszerza już na naród, na Polskę. Aktorzy w spektaklu będą używać bardzo potocznego języka. Za tekst odpowiedzialny jest Przemysław Pilarski. Musiałem trochę zdokumentować jakby temat śląsko-zagłębiowski, zwłaszcza zagłębiowski, bo okazało się, że tam jest rzeczywiście jakby mniej materiału historycznego czy takiego socjologicznego niż na temat Śląska. Premiera spektaklu odbędzie się w najbliższy piątek, 16 września.